Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę opowiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę opowiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, aby zrozumieć fragment Ewangelii Mateusza, który właśnie usłyszeliśmy, należy postrzegać go w całej pełni. Mianowicie cały ten rozdział Ewangelii Mateusza mówi o relacjach w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej. Kto powinien uważać się za pierwszego? Kto jest mniejszy, kto większy? Jak uniknąć skandalu? Jak zachowywać się wobec kogoś, kto oddali się od wiary i tak dalej? Dzisiejszy fragment wzywa nas do rozmyślania nad wskazówkami, których udziela Jezus, aby pomóc bratu, który popełnił błąd. I Jezus przytacza trzy kroki. Pierwszy krok to upomnienie brata, który zgrzeszył w cztery oczy. Drugi krok to próba rozwiązania z jeszcze dwoma świadkami. A trzeci krok, który jest tylko ostateczną potrzebą, względnie w razie, jeżeli te dwa pierwsze nie przyniosą sukcesu, to jest pomoc całej wspólnoty. Najbardziej zatrzymamy się przy pierwszym kroku, ponieważ on właśnie mówi nam o pojedynczych sytuacjach, z którymi często się spotykamy w naszej codzienności i w otoczeniu. Dlaczego Jezus mówi w cztery oczy? Przede wszystkim z powodu opinii i godności tej osoby, ale również z powodu możliwości dawania okazji tej osobie, aby mogła wyrazić się w pełnej wolności. Jesteśmy świadomi, że i my często spotykamy osoby, które grzeszą, ale być może nie są świadomi swoich błędów. Dlatego upomnienie w cztery oczy bywa o wiele trudniejsze, jeżeli ten sam błąd lub grzech mają wymiar publiczny. Jeżeli wszyscy już o tym wiedzą, osoba nie ma już wolności, lecz za wszelką cenę się broni, starając się zachować swoją dobrą opinię. I co wtedy się dzieje? Często my podchodzimy do osoby, nie ukazując jej błędu, lecz chcemy przekonać ją o jej błędzie. Jeśli to przypadkiem nam się nie udaje, powoli zaczynamy tracić wewnętrzny pokój. Co więcej, następstwem tego jest to, że zaczynamy mówić ekstremalnie, często dodając jeszcze coś więcej niż to, co w rzeczywistości się wydarzyło. Wszyscy jasno widzimy, że takie podejście do problemu nie daje rozwiązania żadnego problemu.
bo cel i wynik to już nie rozwiązanie problemu, lecz w jakiś sposób marginalizacja, poniżanie określonej osoby, przez co automatycznie tracimy okazję do naprawy. Jeszcze jeden błąd, który często ma miejsce, to ten, że często idziemy za zasadą. Ja jestem szczery i mówię wszystko w cztery oczy. Niestety my, jako wierzący, często zachowujemy się tak, myśląc, że nie mówiąc prawdy, zrealizowaliśmy coś, co inni powinni podziwiać. Jednak musimy o czymś wiedzieć. Prawda i miłość. Swoje źródło i punkt wyjścia mają w Bogu. Tak więc prawda i miłość nigdy się nie rozchodzą. Prawda w danym problemie nie powinna być traktowana jako coś absolutnego, co musi być osiągnięte. Punkt, z jakiego musimy wyjść i wokół którego powinniśmy się kręcić, to miłość. Prawda, która nie wypływa z miłości. Prawda, która nie wywołuje miłości, lecz prowadzi do jeszcze większego problemu lub rany, może być bardzo destrukcyjna. Dlatego nie możemy zawsze powiedzieć tego, co chcemy i wtedy chwalić się, że jesteśmy szczerzy. Choćbyśmy byli najbardziej szczerzy, a osoba jest zraniona, coś tu nie pasuje. Dlaczego? Bo miłość w sobie nie ma nic negatywnego. Ona jest na tyle potężna, że rozpoznaje właściwą chwilę i jest na tyle piękna, że zawsze odnajduje oddźwięk w sercu drugiego. Nawet za tę cenę, że w tym momencie będziesz niezrozumiały, że niczego nie zmienisz. Mów prawdę, ale z miłością, bo jedynie tak nie stworzysz rany, która stanie się miejscem rozdarcia w naszych relacjach międzyludzkich. Oto dlaczego Jezus mówi w cztery oczy, bo celem nie jest poniżyć, lecz rozpoznać chwilę i uświadomić osobie, że naprawdę chcemy jej pomóc. Nie potępić, a co dopiero zawstydzić przed innymi. Jako następstwo tego takiego postępowania, mówi Jezus, utrzymałeś swego brata. A później w Ewangelii napisane jest, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich. Po pierwsze widzimy, że celem nie jest to, abyśmy my stali się superbohaterami w rozwiązywaniu cudzych problemów. Po drugie, celem nie jest, aby tylko pomóc tej osobie, lecz aby tę osobę przywrócić jedności z innymi, bo tylko we wzajemnej komunii miłości widoczny jest poziom naszej duchowości i szczerości. Tylko we wzajemnej miłości i wspólnocie widoczna jest miara obecności Chrystusa w nas. Drodzy bracia i siostry, my wszyscy potrzebujemy ludzi, którzy nas kochają. Ludzi, z którymi wspólnie będziemy kroczyć po tym świecie we wzajemnej miłości. I właśnie dlatego wdzięczni Bogu za dar osoby, która być może dziś, teraz siedzi obok nas. Wdzięczni Bogu za dar kogoś, kto potrafi nas zaakceptować i uradować w życiu. Prośmy Boga o łaskę, aby dodał nam siłę, by uzdolnił nas, byśmy zawsze od nowa posuwali się naprzód i wzrastali we wzajemnej miłości, abyśmy razem z apostołem Pawłem mogli powiedzieć: nikomu nie jesteśmy nic dłużni poza wzajemną miłością. Z pragnieniem, aby tak było, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.